Bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnej sesji i otwieram 83. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że są wszyscy radni. Wobec tego Rada Powiatu Bartoszyckiego może podejmować wszystkie uchwały. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych, zarząd na czele z panem starostą. Witam gości, witam panią radną Sejmiku Wojewódzkiego, panu Jolantę Andruszkiewicz. Serdecznie witamy. Witam pana skarbnika, pana Arkadiusza Gnesa. Witam panią sekretarz, panią Olę Siemaszko. Witam panią naszą szefową biura. Witam panią mecenas. No, szczególnie ciepło dzisiaj witam dyrektorów naszych placówek oświatowych i domów pomocy społecznej. Serdecznie witam. Witam również szefów wydziałów, naczelników wydziałów, szczególnie pana Grzegorza Monkiewicza, który dzisiaj jest jakby bardzo aktywny będzie, bo dzisiaj mamy blok oświatowy. A szczególnie ciepło witam dzisiaj panią Jadwigę Boruszewską, która za chwileczkę złoży ślubowanie. Otóż szanowni państwo, dotarło do mnie pismo od komisarza wyborczego w Elblągu i pozwólcie państwo, że ja to pismo na początek przeczytam. Olsztyn, dnia 26 września 2023 roku, pozycja 4766 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Postanowienie nr 3316 łamane na 2013 komisarza wyborczego w Elblągu 1 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Bartoszyckiego. Na podstawie artykułu 387 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 1277 i 2418 oraz 2023 pozycja 497. Komisarz Wyborczy w Elblągu pierwszym postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się o wstąpienie na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2 właściwym dla wyboru Rady Powiatu Bartoszyckiego. Mandat obejmuje pani Jadwiga Boruszewska, kandydatka z listy nr 2, Komitet Wyborczy PSL, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku zyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Paragraf drugi. Postanowienie przekazuje się do zainteresowanej wojewodzie warmińsko-mazurskiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Paragraf czwarty. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpisane przez komisarza wyborczego w Elblągu Piotra Wacława Żywickiego. Szanowni państwo, pani Jadwiga Boruszewska jest tutaj z nami i żeby formalnością stało się sadę, żeby pani radna mogła przejąć funkcję właśnie radnej powiatu bartoszyckiego, musi złożyć ślubowanie. Dlatego wszystkich państwa proszę w tej chwili o powstanie, a panią Jadwigę Boruszewską proszę o podejście do mównicy i złożenie ślubowania. Witam państwa bardzo serdecznie. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Ja również gratuluję. Już mogę oficjalnie mówić pani radna Jadwiga Boruszewska. Pani Jadwiga jest już w tej chwili już formalnie radną Rady Powiatu Bartoszyckiego. Właśnie od tego momentu. Szanowni państwo, przechodzimy w tej chwili w takim razie do dalszych czynności. Zgodnie z porządkiem obrad musimy stwierdzić w tej chwili prawomocność
obrad. Oczywiście na podstawie listy obecności już stwierdziłem, że wszyscy są, ale musimy to jeszcze potwierdzić elektronicznie. Dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o potwierdzenie swojej obecności na swoich komputerach. Bardzo proszę. Czyli po prostu trzeba kliknąć zakładkę kworum. Stwierdzam, że mamy pełny komplet, 17 radnych. Dawno tak nie było. Także cieszę się bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt czwarty to jest ustalenie porządku obrad. Zapytam w tej chwili, czy są uwagi do porządku obrad jakieś? Nie widzę. Wobec tego pozwólcie Państwo, że ja ten porządek obrad przedstawię Państwu, a potem spróbujemy go przegłosować. Proponowany porządek obrad. Pierwszy punkt. Otwarcie obrad 83. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi. Złożenie ślubowania przez radną, która uzyskała mandat w czasie trwania kadencji. Punkt trzeci. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt czwarty. Ustalenie porządku obrad. Punkt piąty. Przyjęcie protokołu obrad 82. sesji Rady Powiatu. Punkt szósty. Informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt siódmy to jest blok oświatowy. Punkt ósmy, podjęcie uchwał w sprawach A, zmian w budżecie powiatu na rok 2023. Punkt B, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2023-2036. Punkt C, wprowadzenie zmian w uchwale 74/338/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2023 roku. Punkt D, ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracji powiatu bartoszewskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 roku. Punkt E, wyboru wicestarosty. Punkt F, uzupełnienie składu zarządu powiatu. Punkt 9, informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2022 rok. I punkt 10 to sprawy różne, a punkt 11, zamknięcie obrad 83. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Tak, Szanowni Państwo, wygląda porządek dzisiejszych obrad. Zadam w tej chwili Państwu pytanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Teraz już można głosować. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła ten porządek do realizacji. Wobec tego realizujmy go. Punkt piąty, przyjęcie protokołu obrad z 82. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie zauważę żadnych uwag, stwierdzę, że Rada Powiatu Bartoszewskiego ten protokół przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada protokół przyjęła. Punkt szósty to informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. W tym celu poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Proszę bardzo, panie starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 82. a 83. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 27 września a 30 października 2023 roku. I w powyższym okresie zarząd obradował na trzech posiedzeniach. To jest w dniach 4, 10 i 19 października bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 203/580/2023 z dnia 4 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia parametrów do sporządzenia projektu budżetu powiatu na 2024 rok, obowiązku złożenia materiałów, ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia. I tutaj wprowadzono zmianę regulującą naliczenie odpisu z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
Kolejna uchwała numer 203, łamany na 581, łamany na 2023 z dnia 4 października 2023 roku w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. I na wniosek dyrektora szpitala spośród dwóch złożonych ofert, wysłano cztery zapytania w ogóle, dokonano wyboru firmy Poltax, dwa spółka z o.o. z Warszawy, do badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 i rok 2024. Uchwała numer 205, łamane na 582, łamane na 2023 z dnia 14 października 2023 roku w sprawie zatwierdzenia treści protokołu z rokowań w sprawie zamiany nieruchomości. I tutaj, szanowni państwo, zatwierdziliśmy protokół z rokowań dotyczący zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Górowo i Ławeckie. Ciągnęła się ta sprawa, ale pozytywnie jest załatwiona. Wykonanie uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku właśnie tym zatwierdzeniem protokołu nastąpiło. No i zarząd oczywiście podczas swych posiedzeń rozpatrywał również wiele wniosków do budżetu powiatu na rok 2024. Wszystkie wnioski zostały przekazane do prac nad projektem budżetu i w miarę możliwości finansowych powiatu zostaną zapisane w budżecie na rok przyszły. Niektóre wnioski, szczególnie dotyczące modernizacji dróg powiatowych, będą możliwe do realizacji tylko przy uzyskaniu oczywiście dofinansowania ze środków zewnętrznych. Tradycyjnie w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniami materiałów do dzisiejszej sesji. Takie dzisiaj jakoś wyjątkowo na 83. sesji Rady Powiatu króciutkie sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu staroście za tę informację. Przechodzimy teraz do punktu 7 porządku obrad, czyli do bloku oświatowego. Jak co roku w październiku czy w listopadzie czasami jest tak zwany blok oświatowy, który polega na tym, że to jest pełna informacja o tym, jak wygląda sytuacja w naszych szkołach. Ja teraz bardzo poproszę pana naczelnika Wydziału Oświaty, pana Grzegorza Monkiewicza, o kilka słów na ten temat, o przedstawienie tego sprawozdania, tego bloku oświatowego. Proszę bardzo, panie naczelniku. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Obowiązek takiego przedstawienia, sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, czyli de facto informacji z działalności naszych szkół i placówek prowadzonych przez powiat, wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. W dokumencie tym w artykule 11 w ustępie 7 ustawodawca szczegółowo określił zakres tej informacji, przedstawiając w sposób następujący, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o stanie realizacji zadań oświatowych. W tym w szczególności, i tutaj w dwóch punktach są określone te szczegółowe warunki, szczegółowy zakres informacji, które się ma znaleźć w tym sprawozdaniu, tej informacji. No niemniej jednak, podobnie jak w roku ubiegłym, w oparciu o dane przekazane ze szkół placówek, przygotowaliśmy szereg informacji dodatkowych, tak żebyście państwo mieli pełny obraz działalności naszych szkół placówek w wielu różnorodnych zakresach i aspektach tej działalności. I tu chciałbym przez chwilę zatrzymać się na kilku informacjach. W ubiegłym roku szkolnym w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat uczyło się w 82 oddziałach 1886 uczniów i wychowanków. W tym roku ta liczba to 2020 uczniów i wychowanków. Zatrudnionych było 270 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełne etaty daje liczbę 242,2 etatu. Natomiast pracowników administracyjno-obsługowych mieliśmy zatrudnionych 101 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje liczbę 95,2 etatu. Do klas pierwszych w ubiegłym roku szkolnym przyjęto w sumie 552 uczniów. W tym roku szkolnym ta liczba na chwilę obecną, ponieważ ta liczba się zmienia, to jest 557 uczniów z mniejszej, bo o 35 uczniów liczby absolwentów klas ósmych z 23 szkół podstawowych naszego powiatu. W tym roku ta liczba, pełna liczba to było 645 absolwentów. To tacy potencjalni kandydaci, którzy mogliby trafić do szkół, do naszych szkół. A to stanowi 86,4%.
co oznacza, że 13,6% absolwentów klas ósmych wybrało szkoły poza naszym powiatem. I wbrew pozorom to jest informacja w miarę dobra, bo zazwyczaj ta liczba wahała się na poziomie od 17 do 19%. W roku ubiegłym była to około 19%. Do egzaminu maturalnego przystąpiło w sumie 228 absolwentów naszych szkół z 252 kończących szkołę średnie, a średnia, jeżeli chodzi o zdawalność, w sumie wyniosła we wszystkich szkołach 81,1%. Oczywiście zdawalność w poszczególnych szkołach jest różna, ale to Państwo oczywiście możecie sobie prześledzić w punkcie 9 tej informacji. W każdej szkole jest to inaczej, ale średnią mamy taką. Chciałbym też Państwu zwrócić uwagę, podobnie jak w roku ubiegłym, że na te dwie informacje przedstawione przez Młodzieżowy Dom Kultury i Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, które ze względu na specyfikę swojej pracy nie mogły się znaleźć w tych punktach dotyczących szkół bezpośrednio. Niemniej jednak chcieliśmy Państwu, podobnie jak w roku ubiegłym, w sposób bardzo szczegółowy przybliżyć w sposób taki szerszy działalność tych szkół i stąd może tych placówek i stąd może wielość tych informacji. Te informacje, które przedstawiliśmy w sprawozdaniu, w tej informacji, były szczegółowo omawiane na posiedzeniu komisji 26 października, zwołanej na wniosek przewodniczącego tutaj obecnego pana Wiesława Kuracha, przy współudziale naszych radnych i dyrektorów szkół i placówek, którzy zostali zaproszeni na to spotkanie. W głównej mierze omawiane były bieżące bolączki i problemy, w szczególności te związane z finansami. Ale jestem przekonany, że tak jak do tej pory udawało się na bieżąco rozwiązywać te problemy sukcesywnie i skutecznie, tak też będzie i tym razem. I myślę, że właśnie ten fakt zasługuje na podkreślenie, że podobnie jak w roku ubiegłym, ten kolejny rok szkolny to jest rok, o którym możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o sytuację finansową szkół i placówek, to była ona w miarę stabilna, chociaż oczywiście w różnych okresach ubiegłego roku budżetowego 2022 i obecnego 2023 przedstawiała i przedstawia się różnie, w zależności od tego, w jakim stopniu w danym momencie obciążone były zobowiązaniami zarówno budżety szkół i placówek, jak i budżet powiatu. Ale co ważne, zamykając poprzedni rok budżetowy 2022, szkoły i placówki weszły w kolejny rok, czyli 2023, bez zobowiązań. Wszystkie potrzeby zgłaszane przez dyrektorów w zakresie wprowadzania niezbędnych zmian były i placówek w zakresie w budżetach szkół i placówek były zabezpieczane praktycznie na bieżąco, oczywiście z niewielkimi poślizgami, zarówno w obszarze wynagrodzeń pochodnych, jak i wydatków rzeczowych. Szkoły i placówki w sposób bardzo racjonalny, zoptymalizowany kosztowo wydatkowały swoje środki z budżetów, co pozwalało na zabezpieczanie finansowania ich zadań statutowych w sposób płynny i niemalże w pełni odpowiadający przedłożonym planom. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji obsługi naszych szkół i placówek za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną pracę związaną z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. Chciałbym też podziękować pracownikom naszego wydziału za wdrażanie dobrych i skutecznych rozwiązań sprzyjających budowaniu właściwej współpracy z jednostkami. Jestem też przekonany, że jeżeli utrzymamy nadal ten poziom współpracy, to obecny rok, mam nadzieję, że zakończy się równie w sposób równie zadowalający jak poprzedni rok szkolny, bo przypominam, że informacja ta dotyczy ubiegłego roku szkolnego, który zakończył się 31 sierpnia 2023 roku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Oczywiście są też na sali wszyscy dyrektorzy naszych powiatowych szkół. Czy ewentualnie jakieś pytania są może, bo też musicie Państwo wiedzieć o tym, że niedawno odbyła się posiedzenie komisji do spraw budżetu i spraw powiatu i tam było to bardzo szczegółowo też również omawiane. Nie widzę pytań, wobec tego bardzo dziękuję. Nasze szkoły nie jest łatwo, ale jakoś się dają radę i miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, wobec tego podjęcie uchwał w sprawach. Tak jak już powiedziałem, odbyła się chyba w piątek, zdaje się, tak, albo we czwartek, już nie pamiętam, posiedzenie komisji i w związku z tym ja poproszę pana przewodniczącego komisji, pana Wiesława Kuracha o przedstawienie opinii w sprawie tych
tych uchwał. I jeszcze tylko dodam, bo zapomniałem powiedzieć na początku, że obecność Państwa na dzisiejszej sesji jest jednocześnie zgodą Państwa na publikację wizerunku. Muszę to zawsze powiedzieć i zawsze o tym zapominam. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję. W dniu 27 października komisja spotkała się na posiedzeniu, na które również zostali zaproszeni dyrektorzy poszczególnych placówek. Tak jak wspomniał pan dyrektor Grzegorz Monkiewicz, przez około 15-20 minut rozmawialiśmy na temat każdej placówki. Rzeczywiście ta informacja, która do nas docierała, była taka bardzo bezpośrednia i powiem wprost, była bardzo rzeczowa. Także to było bardzo dobre spotkanie. Omówiliśmy wiele spraw łącznie ze sprawami finansowymi. Tak jak wspomniał pan naczelnik, myślę, że ten rok też się zakończy pozytywnie pod każdym względem. Następnie komisja omówiła i opiniowała materiał na dzisiejszą sesję. I tak zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036, jak również zmiany w budżecie powiatu na rok 2023. Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Następnie projekt uchwały. Wprowadzenie zmian w uchwale numer 74/338/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFR w 2023 roku. Komisja również zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. I następny projekt. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych powiatu bartoszyckiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 roku. Komisja również zaopiniowała jednogłośnie, pozytywnie. Natomiast dwa pozostałe projekty uchwał, czyli wybór wicestarosty i uzupełnienie składu zarządu powiatu. Komisja stoi na stanowisku, że podczas dzisiejszego głosowania każdy radny osobiście gdyby przedstawi swoją opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za te opinie i możemy przystąpić wobec tego do uchwalania uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy zmian w budżecie powiatu na rok 2023. Pozwólcie Państwo, że ja przeczytam tą uchwałę, która jak zwykle jest troszeczkę długa. Uchwała numer 83/385/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 14 547 452,82 zł zgodnie z załącznikiem numer 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą... Przepraszam bardzo, bo tutaj była uwaga dotycząca kolejności, co najpierw, czy zmiany w budżecie, czy wieloletnia prognoza, ale to jest zawsze taka dyskusja, co jest pierwsze, jajko czy kura, prawda? I w zasadzie to nie ma większego znaczenia. Wobec tego czytam dalej. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 124 374 149,33 zł. W tym dochody bieżące w wysokości 107 656 413,57 zł. Dochody majątkowe w wysokości 16 717 735,76 zł. Paragraf drugi. Zmniejsza się plan wydatków powiatu o kwotę 21 042 136,69 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2. Punkt drugi. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 147 381 894,76 zł. Wydatki po w tym bieżące 115 532 881,40 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 31 849 złotych 13 złotych 36 groszy.
Punkt trzeci, wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 29 460 013 zł 86 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 389 000 zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty, dochody i wydatki związane z realizacją. Pierwsze, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik 4a i 4b. Dwa, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi załącznik nr 9. Trzy, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 11. Pięć, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1 121 370 zł 96 groszy zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 7 745 zł 43 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 700 zł wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7 518 000 424 zł 33 grosze i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621 zł i 10 groszy. Punkt drugi, przychody budżetu w wysokości 28 114 045 groszy i 43 grosze, rozchody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Punkt, paragraf czwarty, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf piąty, zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami, a dochody w wysokości 53 179 zł i wydatki w wysokości tej samej zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf szósty. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662 i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Pierwsze, przychody w wysokości 336 760 zł 34 grosze, dochody za 2023 rok 5213 złotych 54 grosze, wydatki w wysokości 341 973 złotych 88 groszy, stan środków na rachunku bankowych na 31 grudnia 2023 0 zł. Paragraf siódmy. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 96 818 zł. Rezerwa celowa na wydatki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 192 704 zł. Paragraf ósmy. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf dziewiąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle, szanowni państwo, w treści uchwały. I cóż, możemy chyba przejść do przegłosowania, tak? Wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do następnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 83/384/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036.
Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 stanowi załącznik przepraszam bardzo, numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy wobec tego do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 386/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 74/338/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2023 roku. Państwo pozwolicie, mam nadzieję, na to, żebym nie czytał już tej uchwały, bo ona jest taka w zasadzie standardowa, często stosowana. Państwo wiecie, o co chodzi. Komisja zresztą pozytywnie to zaopiniowała, więc jeśli nie widzę sprzeciwu, to przejdę do głosowania. Dobrze? Wobec tego bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę do realizacji. I kolejna uchwała, również taka standardowa, która jest uchwalana co roku. Jest to uchwała numer 83/387/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi w granicach administracyjnych Powiatu Bartoszewskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 roku. Ta uchwała prawie się nie różni od tej, która była w ubiegłym roku. Wobec tego też myślę, że bez czytania przyjdziemy do głosowania. Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do punktu E. Punkt E brzmi, dotyczy wyboru wicestarosty powiatu bartoszewskiego. Propozycję składa pan starosta. Wobec tego bardzo proszę pana starostę Jana Zbigniewa Nodalnego o zaproponowanie na wicestarostę. Kogo zaraz zobaczymy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Różny zbieg okoliczności spowodował to, że dzisiaj nasza Rada musi powołać wicestarostę. Oczywiście w dalszym ciągu pamiętamy takiego wspaniałego człowieka jak świętej pamięci już Władysław Bogdanowicz. W związku z tym właśnie, że odszedł już do Pana, chcielibyśmy i musimy, bo takie są wymogi ustawowe i naszego statutu, powołać na stanowisko wicestarosty jednego z nas, bo takie też mieliśmy założenia, że spośród radnych będziemy kształtować zarząd. Szanowni Państwo, ja chciałbym na tę funkcję zaproponować Wysokiej Radzie pana Marcina Matejunasa. Jest pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych. Pracuje tam na stanowisku specjalisty do spraw technicznych.
przez, jeśli chodzi o samorząd, to w ogóle jego cały staż pracy to jest około 20 lat już w tej chwili. Jeśli chodzi o znajomość samorządu, to był radnym w gminie Bisztynek w poprzedniej kadencji 2014-2018. Tam sprawował funkcję sekretarza Komisji Rolnictwa. No nie ukrywam, że w związku właśnie z chorobą pana Bogdanowicza, to mniej więcej od roku czasu pan Matej Junas, oczywiście wraz z pozostałymi kolegami z zarządu, bardzo mi pomagali w mojej bieżącej pracy, bo jest wiele zadań, gdzie my musimy, gdzie powiedzmy przy podpisywaniu umów, przy różnego rodzaju reprezentacji musi być dwóch członków zarządu. W związku z czym najczęściej tym drugim członkiem był pan Matej Junas, który nigdy nie odmawiał właśnie pomocy. I muszę powiedzieć, że przez ten okres czasu zaobserwowałem właśnie u pana Marcina takie naprawdę wysokie, że tak można powiedzieć, kompetencje samorządowe. Pracując w Zarządzie Dróg Powiatowych też między innymi, jeśli chodzi o sprawy zamówień publicznych, jest naprawdę bardzo mocno zorientowany i to też leży jakby na jego głowie, oczywiście wespół z panem dyrektorem. Stąd też moja prośba do kolegów, przepraszam, do koleżanek i kolegów, no często się tutaj mylimy, bo jednak panie przyszły do nas trochę później. Ale cieszymy się w ogóle, tak jest. No i w związku z taką sytuacją, że też i osobiście uważam, że pan Marcin, będąc taki dyspozycyjny i już w jakiś sposób bardzo mocno zaznajomiony z działalnością zarządu, z działalnością samorządu powiatu, ze wszystkimi tymi techniczno-administracyjnymi sprawami, no będzie po prostu przez te następne pół roku dużą pomocą w pracy zarządu. I jeśli mogę, to chciałbym tutaj bardzo serdecznie rekomendować tę osobę, pana Marcina Matejunasa, właśnie na funkcję wicestarosty powiatu bartoszyckiego. Oczywiście Wysoka Rada w głosowaniu tajnym podejmie tutaj swoją decyzję. Także raz jeszcze proszę o przychylenie się do tej mojej prośby, mojego wniosku. No i myślę, że będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla formalności jeszcze muszę zadać panu Marcinowi Matejunasowi pytanie, czy się na to zgadza. Panie Marcinie, bardzo proszę. Tak, panie przewodniczący, wyrażam zgodę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec tego, skoro mamy zgodę, skoro już mamy propozycję, wobec tego proponuję w tej chwili wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia dwóch głosowań. Pan radny Mirosław Olejnik zgłasza się jeszcze, chciałby coś powiedzieć. Proszę. Ja mam takie pytanie, może to nawet w imieniu naszego klubu. Chciałbym dowiedzieć się, jakimi zadaniami będzie się pan Marcin zajmował w zarządzie jako wicestarosta. Jakie kompetencje pan starosta jemu przekaże do tak jak gdyby bezpośredniego nadzoru, bo wiem, że zawsze tak było, że ktoś tam bardziej oświatą, ktoś bardziej drogami i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy wiedzieli dzisiaj później, o co pytać pana wicestarosty, jeżeli oczywiście zostanie wybrany. Panie starosto, proszę. Tak, tak. No w tej fazie, że tak powiem, naszych, no bo nie wiemy, jakie będzie głosowanie, chociaż chciałbym, żeby było pozytywne. Cały zakres czynności, który posiadał poprzedni pan wicestarosta Władysław Bogdanowicz, w zasadzie będzie dotyczył pana Marcina. My tu jeszcze tak zastanawiamy się w kwestii właśnie oświaty, jak do tego podejdziemy. Tak? Czy ewentualnie tę część zadań i obowiązków scedujemy na starostę, czy to pozostanie przy panu Matejunasie, no to będzie musiał się tam pan Marcin jeszcze określić w kwestii swojej mocy i możliwości przerobowych, bo to jest temat rzeczywiście trudny, ale to w najbliższym czasie, dosłownie po wyborach, myślę, że to szybciutko uzgodnimy i podamy zakres czynności. Oficjalnie każdy będzie mógł z państwa w ogóle zobaczyć. Tak? Cała reszta raczej pozostanie przy tych zakresu czynności poprzedniego wicestarosty przy właśnie panu Matejunasie. A może pan wymieni, bo my wiemy jako radni, ale mieszkańcy może, którzy ewentualnie będą chcieli załatwiać sprawy w starostwie, będą chcieli wiedzieć, w jakich sprawach można się zwrócić do pana wicestarosty.
Nie ma tutaj żadnych problemów. Oczywiście uważam, że musimy poczekać do wyborów, tak? I dopiero wtedy, kiedy ustalimy definitywnie, czy ta oświata będzie w gestii pana Mateusza, czy mojej, podamy oczywiście to na kolejnej sesji, czy ewentualnie na naszej stronie internetowej to będzie, bo będzie musiało wisieć, tak? Zresztą zakres czynności poszczególnych członków zarządu jest na BIP-ie z tego, co prawda wiem naszym, więc można tam zawsze zajrzeć i zobaczyć. Może odejść oświata z zakresu czynności wicestarosty, jeżeli odejdzie. A jeżeli nie, to w zasadzie te wszystkie czynności, które wykonywał dotąd wicestarosta, pozostaną. Dziękuję bardzo. Wobec tego przystąpimy teraz do wyborów, ale żeby one mogły być przeprowadzone, musimy powołać komisję skrutacyjną, bo jak państwo wiecie, takie wybory są tajne. I ja proponuję, żeby komisja skrutacyjna składała się z 3 osób. Jeśli nie widzę sprzeciwów, to tak właśnie będzie. I ja proponuję pierwszego kandydata do komisji skrutacyjnej. Proszę pana Ireneusza Rogowskiego. Czy pan wyraża się zgodę na... Tak, wyrażam. Tak. Czy są jakieś inne propozycje? 3 osoby, czyli jeszcze 2. Proponuję Marcina Przybysza. Panie Marcinie, czy wyraża pan zgodę? Tak, wyrażam. I jeszcze jedna osoba. To może panie przewodniczący, panią no Basię właśnie. Na przykład. Ale to szybko pójdzie. Słuchajcie, komisja będzie krócej pracować. Mamy 2 osoby już, jeszcze jedna osoba. Może to może pana Roberta Pająka. Kogo? Pana Roberta, tak? Wyrażam zgodę. Świetnie, czyli mamy 3 osoby, czyli jest pan Ireneusz Rogowski, pan Robert Pająk i pan Marcin Przybysz. Wobec tego komisja skrutacyjna będzie tam działała przy stoliku, tam jest urna gotowa. I w tej chwili przejdziemy do tajnego głosowania. Bardzo proszę teraz... Czyli przerwę zrobimy, tak? Aha, prawda, widzicie państwo, bo to są emocje. Ja tą komisję musimy przegłosować jeszcze przecież, prawda? To nie wystarczy, że ją wybraliśmy. Wobec tego poddaję pod głosowanie. Kto jest za tym, żeby członkami komisji skrutacyjnej byli pan Ireneusz Rogowski, pan Robert Pająk i pan Marcin Przybysz? Kto jest za? Kto jest przeciw? A kto się wstrzymał od głosu? No, teraz już jest komisja powołana. Także i w tej chwili bardzo proszę o może 5 minut przerwy celem przygotowania kartek do głosowania i przeprowadzenia tego głosowania. Dobrze? A komisja musi się ukonstytuować i wybrać spośród siebie przewodniczącego. Bardzo proszę. Komisja niech się tam gdzieś się zbierze, ukonstytuuje się i wybierze przewodniczącego między siebie. Aha, i jeszcze dodam, że jest to komisja, która została wybrana do 2 głosowań, bo dzisiaj będzie jeszcze jedno głosowanie. Wznawiam obrady dzisiejszej sesji. Za chwileczkę przeprowadzimy głosowanie tajne. Przewodniczącym komisji został pan Robert Pająk. I bardzo proszę teraz członka komisji pana Marcina Przybysza o wyjaśnienie zasad głosowania. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, drodzy radni. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący komisji skrutacyjnej pan radny Robert Pająk, członek komisji skrutacyjnej radny Marcin Przybysz oraz członek komisji skrutacyjnej radny Ireneusz Rogowski. Liczba radnych powiatu obecnych na sesji uprawnionych do głosowania to jest 17 osób. Na wicestarostę powiatu bartoszewskiego zgłoszono kandydaturę pana Marcina Matejunasa. Zaraz alfabetycznie według wszystkich radnych będziemy wyczytywać i wręczać kartę do głosowania. Pan przewodniczący komisji prezentuje urnę. Jest pusta? Jest pusta? Jest pusta. Przestawiliśmy stolik z tego względu, że jest tutaj kamera, żeby było wszystko tajne, tak jak powinno być. Tak więc
pojedynczo po kolei. Pani Boruszewska, Jadwiga. Ja, jeszcze może sekundkę. Ja jeszcze tylko wyjaśnię, że karta do głosowania będzie zawierała trzy możliwości. Jestem za, jestem przeciw i wstrzymuję się od głosu. Prawda. I głos ważny jest wtedy, kiedy w kratce będzie krzyżyk przecinający się w środku tej kratki. Jeśli będą dwa, prawda, krzyżyki, głos będzie nieważny. Jeśli nic nie będzie, też będzie nieważny. Wobec tego wszystko jest chyba jasne, tak? Czy pytania jakieś są jeszcze co do zasad? Nie. Wobec tego bardzo proszę komisję o... Dziękujemy, panie przewodniczący. Nie da rady. Pytać? Pan Hilmanowicz Bartłomiej. Pan Darski Lech. Pan Figat Mirosław. Pani Kamińska Barbara. Pan Kurach Wiesław. Pan Łuszczyk Krzysztof. Pan Matejunas Marcin. Pan Mucha Grzegorz. No właśnie. Pan Nadolny Jan Zbigniew. Pan Olejnik Mirosław. Pan Pająk Robert. No czekaj, zrobimy formalnie. Dobra. Będę musiał szybko wracać, to będzie wyczytać. Pan Przybysz Marcin. Do mnie teraz. Tak. Pan Rygowski Ireneusz. Pan Stapaj Piotr. Pan Szarejko Jerzy. I pan radny Zdoniuk Ryszard.
Szanowni Państwo, przepraszam bardzo, ale zaistniały tutaj pewne okoliczności, że musimy przerwać głosowanie na chwileczkę, ponieważ wystąpił pewien błąd, a mianowicie zgodnie z ustawą w głosowaniu nie może brać udział osoba, która jakby podlega temu głosowaniu. To wynika z ustawy. Właśnie przed chwilą taką informację otrzymałem od pani prawnik. Wobec tego, że pan Marcin Macejonas wziął już udział w głosowaniu, wobec tego musimy głosowanie powtórzyć. Lider zbrodnego? No jak? To jeśli, moim zdaniem, jeśli głosowanie dotyczy interesu prawnego, jeśli tu chodzi o nieruchomości, grunty i inne rzeczy, to wtedy tak, jak myślę, wydaje, że w ten sposób. A jeżeli radny sam na siebie nie może oddać głosu w głosowaniach, które były też przy głosowaniach zarządu, no to trochę, tak by było trochę dziwne, nie? Nie możemy radnego poprawić, pozbawić prawa głosu w głosowaniu. Chwileczkę, tam trwa w tej chwili konsultacja prawna. Tak, ale chciałem też wyrazić swój głos, że nie możemy, bo to co pan radny Olejnik wspomniał, radny głosuje no, swoje, jako osobistej sprawie, ale to jest, gdybyśmy tak podeszli na początku kadencji do głosowania, że radny nie może brać swoim udziału, to w życiu by nie powołaliśmy zarządu, ani starosta, ani wicestarosty. Także po prostu moim zdaniem to jest jak najbardziej zgodne. Nie jest to interes prawny. Ale panie radny, bardzo proszę dać głos prawnikom. Pani prawnik niech myśli, zastanawia się. Przenieść urnę? Niech stoi. Nie ruszmy. Do mikrofonu proszę. Panie przewodniczący, a możemy zarządzić przerwę? Tak, wobec tego... Przepraszam chwilę, momencik. Jeżeli jestem przewodniczącym komisji skrutacyjnej, to poprosiłbym panią Urszulę o zabezpieczenie urny z głosami. Opieczętowanie i o oklejenie. Nie może nic zrobić. Nie, nie możemy ruszyć urny w tej chwili. No wtedy zarządu nie wybierze, nigdy nie wybierze zarządu, tak? Pięciu osób jednak nie może głosować. Ale wtedy spadło z 17 radnych, 8 za, 8 przeciw, tak? Nie, tak ile ja tam mogli podjął pani, tej młodej pani? Nie wyraźnie. Tam lat, paragrafy, doświadczenie. I zaraz to prawda. Mężczy by wybrali, póki są osób od starostwa. To jest jeden interes prawny. Tak jak u nas było przytoczone na rynku, na skłonie, gdzie było szefowo przez doktor. Nie to samo nie było żadnym problemem, tak? Bo to jest jeden interes prawny. Ale jeśli to jest sprawy o rozmocnienie rady, to Szanowni Państwo, sprawa została wyjaśniona. Okazało się, że jest orzeczenie dodatkowe, które zezwala na głosowanie. Wobec tego prosimy komisję skrutacyjną o dalszy ciąg głosowania. Wszystko jest w porządku. Przepraszamy bardzo za to zamieszanie. Czasami tak się zdarza. Prawo czasami jest takie zawiłe, że bywa, że... Także proszę Państwa, my bierzemy urnę i liczymy skrupulatnie głos. Chcielibyśmy, żeby było wszystko zgodnie z prawem. Wobec tego bardzo proszę komisję skrutacyjną o kontynuowanie głosowania. Czy już w zasadzie liczenie głosów? Słuchajcie, może 3 minutki przerwy na czas policzenia głosów, dobrze? Wobec tego ogłaszam przerwę. Wznawiam obrady dzisiejszej sesji i bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Proszę bardzo. Liczba radnych, będę dalszą część protokołu czytał.
Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 17, liczba kart wyjętych z urny 17, uwag, przeszkód nie było, liczba głosów nieważnych nie było 0, liczba głosów ważnych 17, liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata 13, liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 1, liczba głosów ważnych oddanych wstrzymuje się 3. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat pan Marcin Matejunas uzyskał ilość określoną w punkcie 3 i został wybrany na wicestarostnik powiatu bartoszewskiego w 4 kadencji. Proszę jeszcze chwilę poczekać. Nie zaszły okoliczności, które miały wpływ na ważność głosowania i protokół podpisali członkowie komisji. Dziękuję. Jeszcze pan Marcin Matejunas nie jest z wicestarostą, ponieważ musimy podjąć w tej sprawie uchwałę. Także na razie tylko komisja skrutacyjna stwierdziła, że ma wymaganą większość głosów. I w tej chwili dopiero będziemy podejmowali uchwałę powołującą pana Marcina na stanowisko wicestarosty. Wobec tego proszę posłuchać, ja przeczytam tę uchwałę. Uchwała nr 83 łamane na 388 łamane 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wyboru wicestarosty. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Stwierdza się wybór pana Marcina Matejunasa na stanowisko wicestarosty powiatu bartoszewskiego 6 kadencji. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszewskiego oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej w Bartoszycach. I w tym momencie poddaję pod głosowanie tę uchwałę. Głosowanie poprzez urnę w tajnym głosowaniu. Nie ma poddania. Panie przewodniczący, uchwała jest i moim zdaniem po to powołaliśmy komisję skrutacyjną, tak, słusznie, żeby uchwała została przegłosowana, bo jeżeli będziecie drugi raz głosowali, słusznie, jawnie może wyjść. Widzicie państwo, tak rzadko robimy tego typu głosowania, że nam czasami się coś tam myli. Rzeczywiście, głosowanie już było, ta uchwała po prostu tylko jest potwierdzeniem tego właśnie faktu. I wobec tego w tym momencie, panie starosto, gratuluję i wielkie brawa. I bardzo proszę pana starostę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, dziękuję bardzo serdecznie przede wszystkim Państwu za tak liczne oddanie głosów na moją kandydaturę na to stanowisko. Tak jak Pan Starosta Nadolny powiedział, że już od pewnego czasu byłem mocno zaangażowany tutaj w pracę zarządu, zarówno jako radny, jako członek zarządu, ale od kiedy naszego drugiego wicestarosty już po prostu nie był obecny z nami, to wspólnie tutaj z naczelnikami z wydziałów, szefami jednostek organizacyjnych i z zarządem mieliśmy bardzo trudno. Mieliśmy trudno, brakowało nam Władka, było nam dosyć ciężko i starałem się ze wszystkich sił pomagać panu staroście, żeby te obowiązki spełniać. Szanowni Państwo, powiat bartoszycki, ostatnio ukazało się taki ranking pisma samorządowego Wspólnota, w którym powiat bartoszycki zajął 72 miejsce w kraju i 5 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, z czego jestem bardzo dumny, z kwotą około 320 zł per capita. To pokazuje, jak dużo inwestycji w naszym powiecie jest i jak dużo mamy w związku z tym pracy. Pomimo tego, że to jest końcówka kadencji, to czeka nas mnóstwo pracy. Do 15 listopada musimy przygotować projekt budżetu. W przyszłym roku bardzo wiele inwestycji będziemy realizowali na dosyć dużą kwotę. Jeszcze nie chcę mówić tej kwoty, bo prace nad budżetem jeszcze trwają. I szanowna Rado, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za wybór mnie na to stanowisko. Zachęcam Państwa do współpracy i myślę, że w takim składzie będziemy tworzyli bardzo zgrany zespół
oparty na zaufaniu przede wszystkim, ale i wzajemnym szacunku. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję, panie starosto. W tej chwili przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli uzupełnienie składu zarządu powiatu bartoszyckiego. W tym momencie poproszę pana starostę o zaproponowanie nowego kandydata na stanowisko członka zarządu bartoszyckiego, powiatu bartoszyckiego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. No, skład naszej rady musiał być właśnie uzupełniony i za pana Władysława Bogdanowicza kolejna na liście pani Jadwiga Boruszewska weszła do naszej rady, została dzisiaj zaprzysiężona i jest już pełnoprawnym członkiem Rady Powiatu w Bartoszycach. Sytuacja też jest taka troszkę skomplikowana, ponieważ miejsce w zarządzie od początku naszej kadencji było przeznaczone dla listy, z której startował pan Władysław Bogdanowicz, czyli z listy PSL. No i ja, chcąc być lojalnym i do końca dotrzymać umowy koalicyjnej, po prostu zaproponuję panią Jadwigę Boruszewską na członka zarządu i prosiłbym Wysoką Radę, żebyśmy to uszanowali, bo to myślę w przyszłości też będzie miało dla nas bardzo, bardzo pozytywne skutki. Dlatego też rekomenduję tutaj na członka zarządu panią Jadwigę Boruszewską. No i proszę o przychylne potraktowanie tego głosowania i zrozumienie sytuacji takiej trochę trudnej politycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zadam pytanie, czy pani zgadza się na kandydowanie? Tak, zgadzam się. Dziękuję bardzo. Wobec tego proponuję również, żeby komisja skrutacyjna była ta sama, która była w poprzednim głosowaniu. Wobec tego może proszę komisję skrutacyjną i teraz już, żeby było wszystko w porządku, ja przeczytam najpierw uchwałę, za którą będziemy głosowali. Otóż uchwała numer 389/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego zarządu powiatu. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. W miejsce wybranego uchwałą 1/4/2018 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 22 listopada 2018 roku członka zarządu Marcina Matejonosa stwierdza się wybór radnej Jadwigi Boruszewskiej na stanowisko członka zarządu powiatu bartoszyckiego szóstej kadencji. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Bartoszyckiego oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. W tym momencie ogłaszam tajne głosowanie w sprawie tej właśnie uchwały i w związku z tym, że musimy przygotować kartę do głosowania, to ogłaszam 5-minutową przerwę. Szanowni Państwo, wznawiam obrady 83. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego i przystępujemy do głosowania i w tym celu oddaję głos panu członkowi komisji skrutacyjnej, który wyjaśni zasady głosowania. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panowie starostowie, drodzy radni, drodzy mieszkańcy. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Robert Pająk, członek komisji skrutacyjnej radny Marcin Przybysz, członek komisji skrutacyjnej radny Ireneusz Rogowski. Liczba radnych Rady Powiatu obecnych na sesji uprawnionych do głosowania to 17 osób. Na członka zarządu powiatu bartoszyckiego zgłoszono kandydaturę pani Jadwigi Boruszewskiej. Tak jak wcześniej pan przewodniczący wytłumaczył, głosujemy tak samo, czyli w danej kratce należy postawić znak X, w środkowej części musi być przecięcie. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru to uzyskanie minimum o jeden głos więcej niż przeciw. Głosów wstrzymujących nie bierze się pod uwagę. Liczba kart to 17 osób. Tak więc zapraszamy panią Boruszewską Jadwigę. Oczywiście urna jest pusta, jak sprawdzał pan przewodniczący.
Pan Hilmanowicz Bartłomiej. Pan Darski Lech. Pan Figat Mirosław. Pani Kamińska Barbara. Pan Kurach Wiesław. Pan Łuszczyk Krzysztof. Pan Matejunas Marcin. Pan Mucha Grzegorz. Pan Nadolny Jan Zbigniew. Pan Olejnik Mirosław. Pan Pająk Robert. Pan Przybysz Marcin. Pan Rogowski Reneusz. Pan Stapaj Piotr. Pan Szarejko Jerzy. Oraz pan radny Zduniuk Ryszard. Panie Przewodniczący, poprosiłbym za 3 minutki przerwy na wyleczenie głosów. Dziękuję. Tak jest, oczywiście, dlatego ogłaszam w tej chwili 3 minuty przerwy celem policzenia głosów. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, wznawiam obrady dzisiejszej sesji i bardzo proszę Pana Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Tutaj przypomnę, że minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru członka zarządu powiatu to uzyskane minimum o jeden głos więcej za niż przeciw. Głosów wstrzymuje, nie bierze się pod uwagę. Liczba wydanych kart 17, liczba kart wyjętych z urny 17, liczba głosów kart nieważnych 0,
Liczba głosów ważnych oddanych poszczególnych kandydatów 17. Liczba głosów ważnie oddanych za poszczególnych kandydatów 8. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw na poszczególnych kandydatów 9. Głosów wstrzymujących się nie było. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka pani Boruszewska Jadwiga nie uzyskała minimalnej ilości określonej w punkcie 3 i nie została wybrana członka zarządu Powiatu Bartoszewskiego 6 kadencji. Nie zaszły okoliczności, które miały wpływ na ważność głosowania i podpisy członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymaj. Nie wiem, co dalej, panie starosto. Czy może jakieś inne propozycje są? To znaczy, trudno mi jest dzisiaj ocenić tę sytuację. Myślę, że dokonamy kolejnych wyborów na następnej sesji, bo muszę przeprowadzić konsultacje, zapytać, co się stało. I myślę, że ewentualnie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w trybie 15.7 zwołamy sesję i będziemy głosować nad kolejną kandydaturą członka zarządu. Ale na dzień dzisiejszy no, musimy tę sprawę przyjąć taką, jaka ona jest. Dobrze. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu porządku dzisiejszej sesji, a mianowicie informacja o analizie oświadczeń majątkowych w 2022 roku. Otóż wojewoda warmińsko-mazurski nie stwierdził nieprawidłowości w oświadczeniu starosty i przewodniczącego rady, ponieważ przewodniczący rady i starosta składają panu wojewodzie swoje oświadczenia. Z kolei Urząd Skarbowy w Bartoszycach w wyniku dokonanej weryfikacji oświadczeń majątkowych radnych powiatu stwierdził drobne uwagi, które nie miały wpływu na prawidłowość oświadczeń, czyli są tak naprawdę prawidłowe. Tak naprawdę chodziło tam o to, że niektórzy radni zamiast pomylili przychód z dochodem, prawda? I to tego typu tylko drobne błędy, ale to nie ma wpływu na nieprawidłowość. Tyle, jeśli chodzi o tą informację. Przechodzimy do punktu 10. Sprawy różne. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Proszę, pan Mirosław Olejnik. Proszę bardzo. Chciałbym zadać kilka pytań panu staroście. W związku z tym, że 19 września 2023 roku, czyli nie tak dawno, uprawomocnił się wyrok dotyczący komisji konkursowej na dyrektora w zespole szkół numer 2, tak zwanej Odzieżówce. Wyrok się uprawomocnił, czyli sąd uznał, że pan Zbigniew Pietrzak w sposób niezgodny z prawem nie został dopuszczony do konkursu na dyrektora szkoły. Czyli jak gdyby nie dopełniono takiej uczciwości zgodnej z konstytucją nawet, bo w tym wyroku nawet są i takie, że każdy ma prawo do tego, żeby brać udział w konkursie i nie ma prawa być odrzucony z jakichś innych względów. Ja mam tu 4 pytania, ale tak w tej kwestii chciałbym powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Biorąc pod uwagę, kto został wówczas dyrektorem, patrząc też i na koalicję w naszym sejmiku, no sprawa nabiera ciekawego kolorytu. Ale każdy niech sobie w swoim sumieniu rozsądzi i przeanalizuje. Ja zadam te pytania, które chciałbym, żeby pan starosta, na które żeby pan starosta odpowiedział, może na sesji, może na pewno, zostawię oczywiście na piśmie, na pewno chciałbym, żeby na piśmie były one, była odpowiedź na piśmie. Pytanie pierwsze. Czy zarząd powiatu ma wiedzę dotyczącą tego właśnie wyroku? Czy pan starosta poinformował? Z dnia 19 września 2023 roku o kasację w wyniku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w sprawie nieuprawnionego niedopuszczenia Zbigniewa Pietrzaka jako kandydata do konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół numer 2 w 2019 roku. To jest pierwsze pytanie. Pan starosta nie musi notować, ja to zaraz tą karteczkę przekażę. Drugie pytanie. Czy radny jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę może wejść w skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły
Jeżeli tak, to prosiłbym o podanie podstawy prawnej. Pytanie trzecie. Czy osoba z zarządu może pracować w komisji konkursowej na wyłonienie dyrektora szkoły, dla której jest on organem prowadzącym? Podkreślam, dyrektora szkoły. I ostatnie pytanie. Czy składy osobowe wszystkich komisji do ogłoszonych poniżej konkursów, czyli wszystkie PO, przez powiat, były powoływane zgodnie z przepisami postępowania konkursowego przeprowadzonego zgodnie z procedurami? To są cztery pytania, na które chciałbym odpowiedzieć. Bynajmniej na pierwsze, panie starosto, może pan dzisiaj odpowiedzieć, bo rozumiem na pozostałe, chociaż będąc starostą tyle lat, to może pan odpowiedzieć z głowy. Czy zarząd wie o tym, że, tak, że taka bardzo. Porażka... Proszę bardzo, pan starosta, jeśli... Tak, dziękuję bardzo. Panie radny Mirosławie, oczywiście, że znamy ten wyrok w tej chwili, już od niedawna, co prawda, ale pan to przedstawił w takich dramatycznych słowach, jakby się świat walił na głowę. Otóż sąd tylko unieważnił uchwałę zarządu zatwierdzającą wyrok, ale... Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to myślę, że to nie jest rozmowa na sesji, bo ona jakby tego w ogóle nie dotyczy. Ona dotyczy konkursu, który się rozegrał w innych okolicznościach i w tej sprawie po prostu nasza kancelaria będzie prowadziła dalsze postępowanie i to wszystkie pytania, jakiekolwiek byście państwo mieli, powiedzmy sobie na różnych etapach tego postępowania, no będziemy tutaj kierować do naszej kancelarii prawnej, która się tym po prostu zajmuje. No i czekamy jeszcze tylko tam na jakieś drobne kwestie, które proceduralne, które muszą być dopełnione. No i będziemy odpowiadać zainteresowanym, jak to wszystko wygląda. Chciałem powiedzieć, także, że jest to wyrok, chodzi o, to wyrok ostateczny. Ale, proszę państwa, nie ma od niego prowadzę dyskusję, więc pan radny chce zabrać głos? Tak, bo trochę bardzo. Nie zgadzam się z tym, co powiedział przed chwilą pan starosta. Jest to wyrok ostateczny, bo to jest wyrok NSA, który zamyka drogę jakby procesową, żeby dochodzić jakichś praw. Może cywilną, tak, ale prawnie już nie. Także nie zgadzam się z tym, co pan powiedział, że ja przedstawiłem to. No jeżeli pan, panie starosto, zostałby niewybrany starostą w wyniku błędów proceduralnych, to byłby pan zadowolony z tego? To znaczy, jeśli mogę odpowiedzieć, ja akurat jestem zdania, że tam za wielkiego, czy w ogóle błędów, jeśli chodzi o komisję, nie było, dlatego że sprawa była konsultowana przez członków kuratorium ze swoimi radcami prawnymi w trakcie. Jeżeli literalnie w ustawie, w rozporządzeniu właściwie zapisane było, że, bo tu chodzi o to, o spór, czy to ma być kserokopia potwierdzona z oryginałem, czy oryginał, który został dostarczony, tak mniej więcej w dużym skrócie przez pana Pietrzaka. No to, szanowni państwo, no jeżeli ja czytam, że ma być kserokopia, tak, no to ja, nie znając się na niczym, proszę o kserokopię. No ale to zostawmy temat, będą prawnicy to wszystko wyjaśniali. No tak mniej więcej spór poszedł o to i stąd formalnie został pan Pietrzak jakby niedopuszczony do dalszych prac komisji konkursowej. No i co z tego wyniknie, będziemy, no niestety, to już jest naprawdę bardzo trudna, twarda pewnie jakaś ścieżka prawnicza, która doprowadzi do jakiegoś rozwiązania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Skoro nie ma więcej żadnych pytań, żadnych uwag. A jeszcze pan Mirosław, proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, właściwie prośbę, ponieważ jesteście na pewno, mówię tu o zarządzie, chyba w końcówce już przygotowania projektu budżetu na przyszły rok. Ja na poprzedniej sesji zgłaszałem taki wniosek, właściwie to jest wniosek i prośba mieszkańców Bukowca. Nie wiem, jaki jest projekt budżetu na przyszły rok, co tam zapisaliście, czy ujęliście to moją prośbę, czy wniosek, ale jeszcze raz, bardzo bym prosił, aby ująć w budżecie ten kawałek drogi od drogi wojewódzkiej. 2 kilometry tam jest z malutkim haczykiem. Teraz tak, mecenas powiedział z ostrożności procesowej, ja powiem z ostrożności tego, że nie będziecie uwzględniać mojego wniosku, to może spróbujmy zrobić chociaż kilometr, tak jak robimy na tej drodze do Kandyd. Kilometr za rok, ale drugi to jest kilometr. To powiedz, która to jest droga? Droga, to jest, nie pamiętam jakie są numery, bo tego mi nie. Nie, ale to jest droga Worławki-Bukowiec. To jest 2 kilometry. Może zróbmy jakimś takim porozumieniem kilometr. Tam nie trzeba wtedy, czy tam 990 metrów.
wtedy może chociaż ten kawałek zacząć robić od tej drogi wojewódzkiej. Ja oczywiście małymi kroczkami chciałbym to wszystko robić, bo tych takich wniosków i wniosków mieszkańców, którzy zgłaszają różne problemy związane z drogami i wszyscy mają rację, jest no dziesiątki, ale ten akurat, wydaje mi się, możemy od tego zacząć. Także wielka prośba do pana starosty, do zarządu, do pana wicestarosty, który pracował w zarządzie dróg, żeby może pochylić się nad tą sprawą. Jeżeli nawet tego nie zapisaliście jeszcze, to zawsze można to zrobić. W imieniu mieszkańców z góry dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan starosta? Tak do słowa tylko, bo ja nie wiem też dokładnie, czy akurat ta droga Bukowiec, Worławki Bukowiec, tam w ilości tych 2 kilometrów z kawałkiem, ewentualnie tutaj, jak proponujesz, kilometra jest w budżecie, bo jeszcze budżet nie jest zamknięty, więc to trzeba sobie mieć z tego świadomość. Ale na ostatnim spotkaniu z panią wójt, zarząd dróg, przedstawicieli zarządu dróg powiatowych, pani wójt zaproponowała zupełnie inną drogę. Górowa Dęby jako w pierwszej kolejności. Nie? No i tam ona obiecała, że 50% do tego dołoży. Więc słuchajcie, Mirku, mi chodzi o to, żeby się tam jakoś spotkać w takim gronie, razem z panią wójt też i to jakby po prostu dograć sprawę, czy ta droga, czy ta, może dwie, tylko w jakimś tam odstępie czasowym. No jeszcze o Janikowoglądy kolega podpowiada. Janikowoglądy, więc... oczywiście. Ja, no. ja powiedziałam, że tych dróg jest naprawdę... Może róbmy takimi małymi kawałkami, gdzie są takie, takie naprawdę odcinki nie do przejechania, tylko ewentualnie czołgiem. Dlatego ta droga rzeczywiście z Górowa do Dębów jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Panie Mirosławie, ja proponuję, żeby to już poza sesją, żebyście się już dogadali. Tak, tak, ja rozumiem. Ja oczywiście będę rozmawiał z panią wójt. I wtedy myślę, że... Zróbmy takie spotkanie już niezależnie i dojdziemy na pewno do porozumienia. Myślę, że warto się na tym zastanowić. Pan Marcin Przybysz prosił o głos. Proszę bardzo. Ja też poruszę temat drogi. Ostatnio właśnie tutaj z radnym Ireneuszem z terenu gminy Bartoszyce napisaliśmy wspólne pismo do was, do zarządu na temat drogi Krzyżówka Kosy przez Gromki Króle do Bejdyt. Tamta droga, jak tu ostatnio była dyskusja na temat tego, że gdzieś tam odpadła, to ja bym też może popierał temat tego, żebyśmy może zrobili chociaż jakimś jednym kawałkiem, bo droga jest coraz bardziej tragiczniejsza i straszniejsza, tak więc na pewno wicestarosta nie poprze w tym, bo jeździł i wie, o co chodzi, i ten moment od Krzyżówek chociaż do Galinek jest naprawdę w strasznym, strasznym stanie. Tak więc czekamy też na odpowiedź na tamte pismo nasze tutaj wspólne. To może ja odpowiem panu radnemu odnośnie tej drogi Kosy-Bajdyty. Rzeczywiście droga Kosy-Bajdyty, my składaliśmy wniosek o dofinansowanie. To było chyba bodajże, jeżeli się nie mylę, do Polskiego Ładu. Jednak wtedy no, ten wniosek nie uzyskał dofinansowania. I po prostu myślę, że te drogi, tak jak Dęby, Górowo i Ławieckie Dęby, jest w pierwszej kolejności przez nas brany pod uwagę. Tak samo gdzieś będziemy starali się na pewno ten odcinek drogi też ująć ze względu na to, że on był w planach, staraliśmy się to zrealizować, natomiast no, nie dostaliśmy dofinansowania, będziemy próbowali jeszcze raz. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Skoro nie, to stwierdzam, że program dzisiejszej sesji został wyczerpany. Wobec tego zamykam 83. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję.